W Wałbrzychu po raz kolejny gościł prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wałbrzych był kolejnym miastem na mapie miejscowości odwiedzanych przez lidera największej opozycyjnej partii w polskim parlamencie. Panie premierze, zapraszamy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj przybyli. Rzeczywiście, jak widzę, bardzo licznie. Jestem wdzięczny i bardzo rad. Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu była w całości zapełniona nie tylko sympatykami Prawa i Sprawiedliwości, ale również jej oponentami, o czym świadczy obecność radnych miejskich takich jak Robert Rozmuski. Trudno jednoznacznie określić powód wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Wałbrzychu. Ostatni raz w mieście pojawił się podczas powtórzonych wyborów samorządowych, podczas których poparł kandydaturę Kamila Zielińskiego z listy PiSu. W opinii działaczy PiS w Wałbrzychu społeczeństwo oczekiwało takiego spotkania, aby móc swobodnie zapytać o nurtujące pytania lub podebatować o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Jarosław Kaczyński nie miał dużo czasu na debaty w Wałbrzychu, jednak dość długo wypowiadał się na temat sporu z Donaldem Tuskiem i Platformą Obywatelską odnośnie finansowania i dotacji z Unii Europejskiej. Ciągle ci, którzy nam źle życzą, a nie mało takich na świecie, także niedaleko naszych granic, mogą tutaj przyjeżdżać i się cieszyć. Mówić, no proszę bardzo, jak to kiedyś wyglądało, jak teraz. I kiedy na to patrzę, kiedy wiem o tym wszystkim, co uczyniono Wałbrzychowi, choćby niszcząc tutejsze kopalnictwo węgla kamiennego, to myślę sobie tak, tutaj nie zważając na różne ograniczenia, bo są w Unii Europejskiej takie ograniczenia, ale nie zważając na wszystko, trzeba po prostu zorganizować wielką operację z udziałem, i to wielkim udziałem, a przede wszystkim z inicjatywy państwa, z inicjatywy władzy. Tego się inaczej zmienić nie da. Po prostu nie ma takiej możliwości. Jeżeli chcemy stworzyć tu miejsca pracy, ale jeżeli chcemy tak, żeby te kamienice budowane jeszcze przez poprzedników Polaków na tych ziemiach wyglądały tak, jakby. Jeżeli przejmiemy władzę, to pójdziemy w tym kierunku. To niezależnie od tego, że wiemy, że spotykamy się z ogromną ilością różnych oporów, także tu w Polsce, będziemy szli w tym kierunku, żeby powstał taki specjalny fundusz dla swego rodzaju odbudowy tych ziem. Padło również kilka słów związanych ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Ten rząd spośród wielu innych swoich w cudzysłowie zasług ma i tą, może i największą w tym negatywnym tego słowa znaczeniu, że doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych i próbuje go załatwić tnąc, zabierając, prywatyzując choćby ten szpital tutaj, no w tej chwili mowa komercjalizacji, próbując nie wydawać pieniędzy w różnych miejscach, gdzie one są bardzo, bardzo potrzebne. Otóż proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, my wiemy, że ten kryzys, którego nie musiało być, jest, my czasu nie cofniemy, ale my mamy zupełnie inną propozycję i to już skonkretyzowaną, zamkniętą w ustawach walki z tym kryzysem. Zupełnie inną propozycję walki z tym kryzysem. I można ją zrealizować, tylko wtedy, jeżeli się nie liczymy z różnymi potężnymi interesami, jeżeli rząd jest autonomiczny, rzeczywiście reprezentuje społeczeństwo, a nie małe, ale bardzo potężne, bardzo wpływowe, przede wszystkim siłą pieniądza grup. Jeżeli będzie w Polsce taki rząd, to będzie można przełamać kryzys finansów publicznych, powtarzam, na zupełnie innej zasadzie niż ta, która jest w tej chwili stosowana, która w tej chwili tak bardzo uderza w różne części naszego życia społecznego, w różne dziedziny naszego życia społecznego. I to też chciałem Państwu powiedzieć. Nie będę się wdawał w szczegóły, bo bym tutaj mówił bardzo, bardzo długo, a chciałbym odpowiedzieć jak najwięcej pytań, ale o tym Państwu chciałem powiedzieć. I chciałem powiedzieć też jeszcze jedno, bo to jest ważne w całej Polsce, ale sądzę, że ważne jest także i na tych ziemiach. Kiedy się czyta różne wpisy internetowe, to człowiek zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest ważne. Otóż są tacy, którzy uważają, że Polsce w ogóle, a już tym ziemiom w szczególności, najbardziej by pomogło, gdyby tutaj większe wpływy niż obecnie, albo może w ogóle pełne wpływy mieli obcy. Otóż to jest niezależne już od kwestii godności narodowej, chociaż dla mnie to jest, i mam nadzieję dla Państwa, to jest kwestia ogromnej wagi. Otóż to jest po prostu nieprawda, bzdura,
To jest przeświadczenie o tym, że na tym świecie są jacyś dobrzy wujkowie, którzy będą nam pomagać. Nie ma, proszę Państwa, takich dobrych wujków. To jest całkowita bajka. Radę musimy sobie dać sami. Mamy prawo do europejskich środków. To nie jest, proszę Państwa, prawo tylko dla nas. To nie jest coś, co myśmy wymyślili, czy o co błagamy. To jest coś, co wynika z samej istoty Unii Europejskiej, a przedtem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, co funkcjonuje od wielu dziesięcioleci, co pomogło wielu państwom i wielu regionom i co nam się dzisiaj zgodnie z tymi przepisami należy. Ja chciałbym apelować do Państwa, żeby Państwo się nie dali nabierać na te 400 miliardów, bo to już jest tak bezczelny chwyt i tak prosty, a jednak mimo wszystko często skuteczny, że warto o nim powiedzieć. Nam się, proszę Państwa, należy zgodnie z przepisami unijnymi około 500, a dokładnie nawet jakieś 520 miliardów złotych na tą perspektywę budżetową, bo należy nam się 170 miliardów złotych na rolnictwo, licząc to dopłaty i tak zwany PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, to też ten obszar interesuje i należy się nam no, co najmniej 300 miliardów złotych, co najmniej, powtarzam, na środki spójnościowe i strukturalne. Wśród zebranej rzeszy ludzi rozdawane były kartki, na których każdy chętny mógł własnoręcznie napisać pytanie do Jarosława Kaczyńskiego. Nie sposób jednak było odpowiedzieć na każde z pytań. Jedna z pań weszła więc na podium i podeszła do prezesa PiS, aby zadać swoje pytanie i pochwalić swojego lidera. Widzę nie tylko prezesa partii, widzę człowieka, który daje przykład, że mimo tylu przeszkód ostatnich przeżyć, twardo stoi na nogach i nie daje. I nie o niego mu chodzi, i nie o jego rodzinę, chodzi mu o nas, bo mamy dość niewielką rodzinę. Życzę Państwu wszystkim pojedynczo, żeby mieli tyle siły i byli takim przykładem. Wśród wielu pytań kilka było podobnych do siebie. Jedną z nich było to dotyczące rynku pracy. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł, jak młodych ludzi zatrzymać w Polsce, jak pomóc im w wykształceniu, żeby to wykształcenie odpowiadało rynkowi pracy, wesprzeć młodych ludzi w różnego rodzaju gwarancjach, tak aby mogli myśleć o przyszłości w Polsce, o wzięciu kredytu na mieszkanie. To jest, tak jak mówię, panie premierze, kilkanaście podobnych pytań. Pan premier w swoim wystąpieniu już w pewnym fragmencie dotknął tego elementu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, może zacznę od edukacji. My uważamy, że trzeba jednak mieć odwagę powiedzieć, że się popełnił błąd, chociaż to nie myśmy ten błąd popełniali, i zlikwidować gimnazję. Pozostałe pytania, na które nie zdążył odpowiedzieć Jarosław Kaczyński, według zapowiedzi posłanki Anny Zalewskiej, mają trafić do Warszawy, gdzie będą analizowane. Mnóstwo tych pytań jest, pewnie nie każde pytanie wybrzmi, ale obiecuję Państwu, że zapakujemy panu premierowi wszystkie, one pojadą z nim do Warszawy, pewnie razem z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim będę je analizować tak, żeby w różnej formule móc Państwu na te pytania odpowiedzieć. Jednak czy wałbrzyszanie otrzymają odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz od kogo i w jaki sposób? To się dopiero okaże.